Kiedy pracodawca nie musi prowadzić zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego dotyczy pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia co najmniej 20 pracowników, ale nie więcej niż 50 pracowników, tworzą fundusz socjalny na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Jednostki i zakłady budżetowe, bez względu na liczbę zatrudnianych etatów, tworzą zawsze zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bezwzględnie. Pozostali pracodawcy mogą być z tego obowiązku zwolnieni. Jakie muszą spełnić warunki? Po pierwsze, należy podjąć rozmowy z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej, jeżeli taka działa w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ma takiej organizacji, to z przedstawicielami pracowników. Jeśli związki zawodowe funkcjonują w firmie, należy sporządzić protokół do układu zbiorowego pracy. Jeśli takich związków nie ma, należy sporządzić aneks do regulaminu wynagradzania. Trzeci i ostatni etap to poinformowanie pracowników o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany w układzie zbiorowym pracy wchodzą w życie w terminie w nim określonym. Natomiast zmiany w regulaminie pracy lub wynagradzania wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.